I wracamy do gorącego pytania na antenie telewizji w Polsce.pl. Pytamy o to, czy ta karetka mogła się uratować. To oczywiście przypominam w kontekście tragicznego wypadku w podpoznańskim Puszczykowie, gdzie karetka pogotowia zderzyła się z nadjeżdżającym pociągiem. Razem ze mną w studiu goście Włodzimierz Ziętarski, prezes Stowarzyszenia Kierowca.pl oraz Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w WORT w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie i zacznijmy od naszego gorącego pytania. Czy ta karetka mogła się uratować, ale to pytanie niech będzie również podparte filmem w zwolnionym tempie właśnie z wypadku w podpoznańskim Puszczykowie. Jeszcze raz przeanalizujmy sobie to, co się wtedy działo i pytanie, takie postawię od razu pytanie, co w takiej sytuacji mówią przepisy? Są jednoznaczne. To przepisy to tylko pan dyrektor może. Przepisy ruchu drogowego mówią w ten sposób, że kierowca pojazdu uprzywilejowanego może nie stosować się do znaków, sygnałów drogowych, ale musi zachować szczególną ostrożność. Cóż to znaczy zachować szczególną ostrożność? No właśnie, bo to się często pojawia na kursach różnego rodzaju i przypominane jest kierowcom. Tak, cóż to znaczy zachować szczególną ostrożność? To znaczy sposób taki się zachowywać, żeby w każdej chwili móc zareagować na niebezpieczeństwo lub zmieniającą się sytuację. Musimy tak prowadzić pojazd, żeby w każdej chwili, gdy wybiegnie dziecko, wjedzie inny pojazd, ktoś się nie zastosuje do przepisów, jedzie pociąg, zamkną się rogatki, żebyśmy potrafili zareagować na to. Albo nie wjeżdżać, albo tak jak było wcześniej powiedziane, ratować swoje życie i kolegów, przyjaciół, którzy siedzieli w tym samochodzie. Bez względu na konsekwencje wybitego reflektora, połamanej rogatki, życie ludzkie jest najważniejsze. Tego nie da się policzyć i to tu tego zabrakło. Tu tego zabrakło i widzimy, jak to się w konsekwencji skończyło. Trzy osoby w tym wypadku brały udział właśnie w tej karetce pogotowia. Dwie zginęły na miejscu. Kierowca pogotowia został wybudzony ze śpiączki. Jego stan na razie jest bardzo ciężki. No i tak jak tutaj pan redaktor Włodzimierz Ziętarski powiedział, w zasadzie trzy osoby wtedy zginęły, bo to życie po tym wypadku pewnie już na pewno nie będzie takie, jak było wcześniej. Rozmawiamy o przepisach ruchu drogowego. Dlaczego tutaj jest tak, że kierowcy właśnie zbliżając się do przejazdu kolejowego często nie wiedzą do końca, jak się zachować. Często nie zatrzymują się, bo widzą, że szlaban jest podniesiony i jadą sobie, nie zatrzymując się, nie sprawdzając lewo, prawo, czy pociąg na przykład nie nadjeżdża. Dlaczego tutaj są takie braki w zasadzie w wyszkoleniu, czy w zachowaniu, w tej świadomości kierowców? Zgodnie z przepisami nie mamy obowiązku zatrzymywać się przejeżdżając przez torowisko. Mamy dwa obowiązki. Zachować szczególną ostrożność, o tym, co mówiłem wcześniej. Czyli do tego wracamy. Tak. I upewnić się, że nie nadjeżdża pojazd szynowy. Takie dwa obowiązki ma każdy kierujący. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego podlega specjalnym szkoleniom. Żeby wsiąść i prowadzić, móc prowadzić pojazd uprzywilejowany, trzeba odbyć szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Tam jest 8 godzin zajęć praktycznych, 6 godzin teoretycznych. To teoretycznie powinno przygotować tego kierowcę. Teoretycznie powinno przygotować. Czy tak jest, nie wiem. Nie znam badań, które by to mogły stwierdzić. Tak? Natomiast coraz częściej zdarza się, że kierowcy prowadzący pojazdy uprzywilejowane, coś tam nie zadziała. Coś nie zagra, jakaś kolizja, jakiś wypadek. Tak? Może nad tym powinniśmy się pochylić. Pamiętajmy, że dojeżdżając do przejazdu kolejowego, dlaczego ta szczególna ostrożność, dlaczego upewnienie się? Ponieważ z pociągiem nie mamy szans. On waży kilkaset ton. Nie mamy żadnych szans. Widać to na tym zdjęciu, że nie ma szans na przeżycie. Ale proszę zwrócić uwagę. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego, wjeżdżając na przejazd, miał już zamkniętą swoją stronę rogatek. Swoją część jezdni miał zamkniętą. Wiedział, że zbliża się pociąg. Skąd jedzie, tak. Zamykają się rogatki wtedy, kiedy jedzie pociąg. W związku z tym on z pełną świadomością wjechał to, proszę zwrócić uwagę, że on wolno wjechał, zastanawiając się być może za ile ten pociąg przyjedzie, czy zdąży, czy nie zdąży. Te działanie jego następne, jak stwierdziliśmy, było nieprawidłowe. Tak? Powinien zrobić wszystko, żeby uratować tych ludzi. Teraz pytanie, panie redaktorze, czy szkolenie 8 godzin dla kierowcy karetki, takiego praktycznego szkolenia, to jest wystarczające, żeby przygotować na wszelkie niebezpieczeństwa mogące wynikać właśnie z tego, co może spotkać kierowcę karetki na drodze? Powiem panu coś bardzo przewrotnego. 8 godzin może wystarczyć, ale jak ukształtować charakter człowieka?
bo przecież odrzucając wszystkie te przepisy, które pan tu mówił, załóżmy, dobra, złamał je wszystkie, dobra, ale jest jeszcze coś takiego jak instynkt samozachowawczy. No przecież moje życie, wjeżdżam tutaj na ten tor, wiadomo, że coś będzie i co? Nie mam instynktu samozachowawczego? Nie ucieknę jakoś mądrze? To był zawodowiec. On mógł tu zrobić z tym wszystko. Nikt nie odpowiedział na to pytanie, dlaczego robił to tak wolno? Dlaczego nie wycofał się od razu z tamtej strony? No tysiące różnych możliwości. Ja wam też powiem. To jest coś, co panu zacząłem wcześniej mówić. My nie uczymy ludzi myśleć na drodze. My powinniśmy w OSK... Oni powinni do nich na egzaminy przychodzić już wykucie oczywiście z tego, co potrzeba, bo oni dają bazę, muszą znać przepisy. A OSK powinny dawać im to, co jest ważne, i to psychologiczne podejście, i to, i tamto, i obo, żeby ci ludzie naprawdę uruchomili w mózgu trochę myślenia, no. No właśnie, bo później to po takim odbytym kursie, po zdanych egzaminach, wyjeżdża się często na ulicę do końca, nie będąc przystosowanym jednak do tego, co na tej ulicy się dzieje. Tu pan redaktor miał rację. Proszę zwrócić uwagę, czy ten kierowca nie znał przepisów? Znał. Pewnie znał. Na pewno znał. Czy ci, którzy na Mokotowie zginęli ludzie w BMW, czy nie znali przepisów? No, na pewno znali. No. Znali. Czy to było przyczyną wypadku? Nie. Głupota. Brak wyobraźni. Coś innego. Właśnie. No. Niestosowanie się do przepisów to co innego niż nieznajomość do przepisów. A tu pan redaktor poruszył bardzo ważny temat. Tą świadomość zagrożeń na drodze powinniśmy kształtować już u takich małych dzieci. I wiele Czyli edukacji od najwcześniejszych oczywiście, lat. Oczywiście. I wiele instytucji to czyni. Ale wiecie co, ja wam coś powiem jeszcze, tak pan to mówi, to myślę, że tak, to jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda. Ale kto będzie szkolił, i tu mam żal do pana premiera dzisiaj, wicepremiera, kiedyś ministra, bo z Krakowa, no jak się nazywa, wicepremier dzisiaj, no, który był ministrem kiedyś wychowania, oświaty, który powiedział tak, uwalniamy zawody, w OSK może być każdy, kto chce. No i teraz pytanie, oni wtedy chłopaki tak likwidowali bazary. Pan Gowin. I powiedział, są takie zawody, nad którymi trzeba mieć kontrolę, bo oni wychowują nowych ludzi na drogach. Uzupełnię tu pana redaktora, ponieważ instruktorem w tej chwili według prawa w kraju może zostać osoba zupełnie bez wykształcenia. Zupełnie. Nie musi mieć wykształcenia podstawowego. Oczywiście szkolenie... obowiązek szkolny jest obowiązkowy, tak? To jest obowiązek szkolny, tak? Ale nie trzeba mieć... wymagania na instruktora w takim razie? Żadne. Ukończone 21 lat, dwa lata prawo jazdy musi mieć człowiek, wykształcenia nie musi mieć, skończyć kurs, zdać egzamin i może uczyć prawa. I ten człowiek może nauczać prawa. Zwróćcie uwagę, mamy teraz ten dramat cały ze strajkiem. I wszyscy mówią, dobra, musimy wychowywać, że nauczyciel to taki ważny zawód. I wszyscy się z tym zgadzają. Tylko nikt nie mówi, że taki wykładowca w OSK szkoli ludzi, którzy szybciej niż tamte zawody będzie wyjeżdżał na drogę i może zabijać. To nas nie interesuje, jaki jest ich stan. A tu trzeba o to walczyć, żeby oni byli najlepszymi z najlepszych. No, kto się za tym zajmie? Nie wiem, może... A cholera wie, już sam nie wiem. To może taki przedmiot w ogóle w szkole powinien się pojawić od najmłodszych lat, które nie właśnie... Nie będę wrzucał kamyczka do pani minister, która zrobiła reformę edukacji, bo były rozmowy w Ministerstwem Edukacji, to oni są na etapie przykręcania koła do roweru, no. Przecież Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ROMiK, oni tam wysiadywali w korytarzach, żeby wprowadzić regularne, sensowne nauczania. My robimy teraz taki numer. Nasi ludzie z OSK, których mamy przebadanych, skupionych wokół nas, wokół stowarzyszenia, po porozumieniu z kuratorami będą jeździć do szkół i dla tych, którzy przez ostatnie i ostatnie klasy będą nauczali ich nowoczesnej motoryzacji. Niech pan zobaczy, dzisiaj przychodzi taki młody, a nawet często starszy, robi prawo jazdy, siada do samochodu i nagle, kurczę, ma kapsułę kosmiczną przed sobą. Jak to zrobić, żeby to dalej... Nowy temat wczoraj wyrósł. Wy nie macie prawa egzaminować ludzi na tych samochodach, które mają te wszystkie urządzenia, te ABS-y, cuda bajery i tak dalej, i tak dalej. No. Jak to wygląda? No, z ABS-ami nie. ABS-y nie, oczywiście bo to już się tak. Przyjęło. Wyposażenie obowiązkowe, które wprowadza nasz kraj, wymogi Unii Europejskiej, oczywiście ABS jest obowiązkowy. Natomiast tu chodzi bardziej o czujniki parkowania, tak, o kamerę cofania na przykład. No, na przykład, bo to jest też punkt egzaminu. To w tej chwili na egzaminach jest... niedopuszczalne, jest to uznawane, za pewną pomoc, tak? Egzamin można zdawać na
pojeździe osoby egzaminowanej. Czyli można sobie przyprowadzić pojazd dostosowany oczywiście do nauki jazdy z ośrodka szkolenia kierowców i te systemy, które wspomagają, na przykład utrzymują w pasie ruchu, hamują same przed przeszkodą, nie powinny być aktywne. Tak? Problem jest oczywiście z tym, żeby dezaktywować te systemy i to nie jest takie łatwe. Natomiast też jest nie każdy system ludzie potrafią obsługiwać. Dzisiaj wsadzając normalnego kierowcę, żeby potrafił obsłużyć nowoczesne systemy, też do tego trzeba się przygotować. Ale problem też pojawia się w drugą stronę, kiedy taki system przestaje działać, kiedy na przykład psuje się nam kamera do parkowania i nie potrafimy zaparkować. Ale dalej i co zrobić? To urządzenie, które hamuje samo, prawda, przed przeszkodą. Bo przecież są takie, to już normalnie w tej chwili niektóre firmy są standardowo to wyposażają. Co z tym fantem zrobić? To są rzeczy, które... Ja to o tym powiedziałem, że musi być ktoś, kto zrobi most pomiędzy nowoczesną motoryzacją i nowoczesnym sposobem myślenia na drogach. I nowoczesną edukacją, która I permanentną edukacją. Nie tylko w czwartej czy piątej klasie szkoły podstawowej wychowanie komunikacyjne, ale w szkole średniej w tej chwili, w klasach starszych szkoły podstawowej i w szkołach średnich. Czyli ten nowy przedmiot to dobry trop. Bardzo dobry trop. No być może treści przemycane w innych przedmiotach. Fizyka, matematyka. Dlaczego z punktu A do punktu B jedzie pociąg, a nie samochód? Dlaczego nikt nie uczy się, jaka jest droga hamowania przy prędkości 50? Przeciążenie. To teraz zobaczmy sobie właśnie na przykładzie porównania do boisk piłkarskich, jak wygląda droga hamowania pociągu i to, jak można porównać zderzenie właśnie pociągu z samochodem. 13 boisk piłkarskich. Taką długość może mieć droga hamowania pociągu. Siła, z jaką rozpędzony pociąg miażdży auto, jest porównywalna do siły, z jaką samochód zgniata aluminiową puszkę. Ale przecież nigdy nie znajdziesz się w takiej sytuacji, prawda? W końcu zawsze zwracasz uwagę na sygnalizację ostrzegawczą lub stosujesz się do znaku stop. Nigdy nie wjeżdżasz na przejazd kolejowo-drogowy przy opadających rogatkach. Rozglądasz się, zanim wjedziesz na przejazd. I choćbyś przez całe życie nie widział pociągu na mijanym każdego dnia przejeździe, i tak zachowujesz wszelkie środki ostrożności. A jednak są sytuacje, których nie możesz przewidzieć. Wtedy musisz działać szybko. Na 14 tysiącach przejazdów zarządzanych przez PKP, Polskie Linie Kolejowe SA, pojawiły się specjalne naklejki. Znajdziesz je po wewnętrznej stronie szlabanów lub na krzyżach Świętego Andrzeja. W sytuacji zagrożenia niezwłocznie opuść pojazd wraz ze współpasażerami i znajdź specjalną naklejkę z indywidualnym numerem identyfikacyjnym skrzyżowania. Zadzwoń na 112 i podaj dyspozytorowi numer z naklejki. Szybka reakcja zwiększa szansę zatrzymania rozpędzonego pociągu w bezpiecznej odległości. Jeśli jesteś świadkiem potencjalnego zagrożenia lub utknąłeś na przejeździe, znajdź naklejkę z indywidualnym numerem identyfikacyjnym skrzyżowania i niezwłocznie skontaktuj się z numerem alarmowym 112. Szybkie działanie może zapobiec nieszczęśliwym zdarzeniom. Szybkie działanie może zapobiec nieszczęśliwym zdarzeniom. My pytamy na koniec w takim podsumowaniu, czy ta karetka mogła się uratować? I tutaj do pana kieruję pytanie. Tak, oczywiście. Pytanie retoryczne. Powinna się uratować. Mogła i powinna. Panie redaktorze. Tak. Pytanie jest ważniejsze. Dlaczego tak zadziałał kierowca? I tego się nie dowiemy nigdy. Już za moment być może pewna odpowiedź na to pytanie, pewien zarys odpowiedzi na to pytanie się pojawi, bowiem w naszym studiu gościem będzie właśnie kierowca i ratownik medyczny, więc tutaj ponowię pytanie, czy ta karetka mogła się uratować, dlaczego kierowca zachował się tak, a nie inaczej. Moimi i państwa gośćmi byli Włodzimierz Ziętarski, prezes Stowarzyszenia Kierowca.pl oraz Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału... Słucham? Niech pan skończy, bo ja taki jestem. Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORT w Warszawie. Panowie, dziękuję serdecznie. Chciałbym się spotkać i wie pan, jeden temat ruszyć jeszcze, tych napisów, o których tu była mowa. Słuchajcie, są w Warszawie na przykład są takie znaki drogowe, a pod nim litania napisów. I teraz człowiek samochodem podjeżdża i musi to czytać 15 minut. Zobaczcie, o co tam chodzi. To faktycznie temat na inne. Naprawdę, na cały inne program. Zupełnie pytanie. Przepisy ruchu drogowego to w ogóle temat rzeka. Panowie, dziękuję. Dziękuję raz jeszcze, a my wracamy do państwa dosłownie za chwilę i ponowimy nasze gorące pytanie na antenie telewizji w Polsce.pl.